Cześć, nazywam się Aleksandra Jakubowska, a to kolejna audycja zespołu szkolnego Działamy. W poprzednim podcaście rozmawialiśmy z uczniami o tym, co sądzą o naszej szkole, jak wyglądały ich pierwsze dni oraz który napój z kawomatu jest ich ulubionym. Tym razem głos zabiorą nauczyciele zespołu szkół w Bolechowie. Posłuchajmy ich opinii. Dzień dobry, Joanna Nowak, język niemiecki. Jedno słowo, które opisuje naszą szkołę, to szkoła rozwijająca się. Nie stoimy w miejscu, idziemy, cały czas coś nowego się dzieje, cały czas podążamy w jakimś kierunku i szukamy nowych dróg. Znajduję dużo zalet naszej szkoły. Jedna z zalet to to, że szkoła znajduje się blisko miejsc zamieszkania naszych uczniów, czyli nie tracimy czasu na dojazd do szkoły. Druga zaleta to różnorodność i tu poczynając od oferty, mamy liceum, technikum i szkołę branżową. Przekłada się ta różnorodność na różnorodność ludzi, którzy do nas przychodzą. Przychodzą tu uczniowie, którzy mają różne zainteresowania i tu jest właśnie ta różnorodność. Moim zdaniem nasza szkoła to miejsce, w którym uczeń może się czuć dobrze, ponieważ między innymi ja o to dbam, żeby każdemu było miło na takim przedmiocie, na przykład jak język niemiecki. Myślę, że w życzliwości i wzajemnym poszanowaniu tutaj razem funkcjonujemy. Serdecznie zapraszamy, u nas jest fajnie. To przekazałabym klasom pierwszym. Mariusz Palka, jestem dyrektorem zespołu szkół w Bolechowie. Cały czas rozwijamy naszą bazę materiałową, materialną. Powinniśmy naszą szkołę porównywać do innych szkół, do tych szkół, które znam, a więc szkół poznańskich i szkół z powiatów ościennych. Wiem, jakie tam są warunki pracy i my, jako szkoła prowadzona przez powiat poznański, na pewno nie powinniśmy narzekać. Mamy coraz lepsze warunki materialne, jesteśmy szkołą świetnie wyposażoną i pod względem materialnym z pewnością możemy się równać z najlepszymi szkołami w Wielkopolsce. W szkole w Bolechowie na wiosnę zakończymy porządkowanie otoczenia szkoły i rozpoczynamy inwestycje, sala gimnastyczna. Już od maja, najpóźniej od czerwca rozpoczynamy te prace, bo to jest największy w tej chwili deficyt naszej szkoły. Wydaje mi się, że ta atmosfera jest dobra, ale to bardziej wy powinniście na to pytanie odpowiedzieć. Jeśli miałby pan wskazać na jedno słowo, które opisuje naszą szkołę, to co by to było? Ja również na to pytanie odpowiem w kontekście mojej wiedzy o warunkach pracy innych szkół, ale przede wszystkim technologia. Staracie się jak najszybciej podjąć decyzję i wybierać naszą szkołę jako pierwszy wybór. Wtedy będziecie mieli spokojne wakacje. Jeśli już wybiorą naszą szkołę, to chciałbym, żeby nie żałowali swojej decyzji. Myślę, że te zmiany, które pojawiły się tu w ostatnich latach, a więc kąciki relaksacyjne, dostępność do kanapek, napoi i tak dalej, jest tym, co powoduje, że w tej szkole można czuć się dobrze. Dzień dobry. Nazywam się Anna Stefańska. Uczę w Zespole Szkół w Bolechowie biologii, chemii i języka polskiego i pełnię też obowiązki wicedyrektora szkoły. Nasza szkoła bezwzględnie ma zalety i do ich głównych wybrałabym taką trójkę. To, że jest nowoczesna, zarówno w aspekcie wyposażenia szkoły, jak i podejścia nauczycieli i naszych uczniów do edukacji. Na przykład część z nich notuje na nośnikach elektronicznych, nie w zeszytach. Piszemy kartkówki sprawdziany z wykorzystaniem różnych innych metod niż kartka. Szkoła jest przyjazna. Tutaj mamy, oprócz tego, że są specjaliści, to otwarci są również nauczyciele i uczniowie. I jest dobrze wyposażona, zarówno w aspekcie właśnie dydaktycznym, jak i wypoczynkowym. Na pewno są rzeczy, które warto poprawić. Jednym z takich jest niedostępność do dobrze wyposażonej i z prawdziwego zdarzenia hali sportowej, ale w tym aspekcie planowane są działania. Budowa hali sportowej właśnie z prawdziwego zdarzenia pełnowymiarowej rozpocznie się już na wiosnę, więc jest horyzont, że będziecie jako nasi uczniowie mieli możliwość realizowania ćwiczeń sportowych w idealnych warunkach. Oprócz tego mamy na szczęście salę fitness i siłownię, więc dotychczas możemy spełniać te podstawowe potrzeby, ale hala jest nam niezbędna. Atmosfera wśród uczniów w naszej szkole moim zdaniem jest przyjazna. Bywa oczywiście trudna, jak to w dużej grupie osób, ale jest bezpośrednia, również na linii nauczyciel-uczeń.
Ale myślę, że z zachowaniem pewnych zasad, takiego respektu i szacunku, więc jest to miejsce bardzo przyjazne. Nauczyciel w sytuacjach konfliktowych ma nie tylko moc pomagania, ale też taki obowiązek, bo taka jest nasza rola i każdy z genem nauczyciela zwraca uwagę na to, co robią uczniowie, jak się zachowują. I co też istotne, mamy w szkole mediatora szkolnego, jest nim pani bibliotekarka, która też jest przygotowana do takich działań. Jeżeli miałabym wskazać jedno słowo, które opisuje naszą szkołę, to postawiłabym na nowoczesna. Przyszłym klasom pierwszym, czyli naszym uczniom, na których czekamy, przekazałabym, że dołożymy starań, żeby się czuli tutaj dobrze. Dobrze, tak jak czuje się każdy z pracowników i dobrze, jak czują się nasi uczniowie, którzy, mam nadzieję, powtórzyliby to, co powiedziałam. Przede wszystkim, że tutaj znajdziecie miejsce, gdzie wasze cele edukacyjne zostaną spełnione, a zainteresowania i wasz rozwój będzie kompleksowy i uzupełniony o nowe sfery, których się nawet nie spodziewacie. Nasza szkoła bez wątpienia jest miejscem, gdzie uczeń może czuć się dobrze. Na pewno podzielą się z tym uczniowie, którzy już tutaj są, natomiast bez kozery można przyznać, że pewnym luksusem czy też dobrostanem, który powinien być standardem w moim mniemaniu, są szafki uczniowskie, gdzie możecie zostawić nadmiarowe rzeczy i nie dźwigać przeciążonych plecaków. Ciekawym miejscem też sprzyjającym naszemu samopoczuciu jest strefa wypoczynku z kącikiem gamingowym na piętrze, gdzie możecie nie tylko odpocząć, zrelaksować się, ale też rozwijać swoje pasje gamingowe. Myślę, że też miejscem, gdzie często zaglądam i widzę tam uczniów skupionych, jest biblioteka z nowościami, bo uczniowie partycypują w zakupie nowych pozycji. No i są też kółka zainteresowań, kółko strzeleckie, kółko pływackie, kółko związane z rozwojem w zakresie fitness, czy też kółko przyrodnicze, geograficzne, czyli każdy znajdzie coś dla siebie. No i przede wszystkim jesteśmy bardzo otwarci, jeżeli chodzi o wycieczki dostosowane do potrzeb. Bierzemy udział w takim dofinansowaniu zajęć integracyjnych, gdzie właśnie duża część uczniów korzysta ze wsparcia powiatu poznańskiego w tym zakresie. Dzień dobry, witam. Nazywam się Mirosław Chorbaczewski. W szkole uczę matematyki, informatyki i zawodowych przedmiotów informatycznych. Praca w szkole mi się podoba. Miła atmosfera wśród uczniów. Dosyć istotna jest różnorodność, że w jednym budynku mamy i informatyków, logistyków, przyszłych policjantów, wojskowych. Stwarza to dosyć ciekawą atmosferę, ciekawe doświadczenia. No, da się zauważyć, że jest wyraźnie zauważalna dobra integracja między klasami. Uczniowie spotykają się na przerwach. No, widać rozmowy, weseli są. Nie widzę żadnych problemów, które by dały się jakoś zauważyć. Mówiąc gwarą młodzieżową, to mogę powiedzieć, że szkoła ma essę. A może są rzeczy, które jednak warto poprawić? To na pewno. Wczesne wstawanie. Są lekcje, które zaczynają się niektóre dni o 7 rano, koniec o 18, szczególnie przedmioty takie ścisłe jak matematyka. No to przydałoby się zmienić. Można powiedzieć, że nie tylko nauką młodzież obecnie żyje, daje się to wyraźnie zauważyć, więc sądząc po wiecznie rozgadanych i śmiejących się uczniach, myślę, że szkoła jest miejscem, w którym młodzież się czuje doskonale. Dzień dobry, Małgorzata Krzysztoń. Pełnię funkcję doradczyni zawodowej. Mamy w szkole nauczycieli, którzy dzielą się z uczniami swoimi pasjami. Jest to nas dogodny dojazd komunikacją miejską. Bezpiecznie możemy też dotrzeć do szkoły rowerem, hulajnogą, motorem. W szkole były realizowane projekty unijne, m.in. projekt Gotowi do pracy oraz Horeca Logistik, dzięki którym to właśnie uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z nowoczesnych pracowni językowych, komputerowych, pracowni gastronomicznej, którą tak między nami mówiąc nazywamy laboratorium smaków, pięknej sali gimnastycznej w murowanej goślinie, a także mogą poszczycić się dodatkowymi kompetencjami. Na przykład umiejętnością prowadzenia pojazdów kategorii B, C wraz z kwalifikacją wstępną, obsługą wózka widłowego, znajomością języka obcego zawodowego. Cały czas dążymy do tego, aby zmieniać się na lepsze. Jaka atmosfera panuje wśród uczniów w naszej szkole? Z moich obserwacji uczniowie chętnie spędzają czas ze sobą. A jeśli miałaby pani wskazać na jedno słowo, które opisuje naszą szkołę, to co by to było? To jest pytanie z serii zabójczych pytań, ale myślę, że oaza. Atmosferę tworzymy my,
To, czy będziemy się w szkole czuli dobrze, w dużej mierze zależy od nas. Myślę, że w naszej szkole można poczuć się dobrze, a nawet bardzo dobrze, jeśli tylko będzie się chciało, jeśli nasze nastawienie będzie pozytywne i gdy będziemy szukać plusów w każdej sytuacji. Nazywam się Grzegorz Śliwiński, prowadzę zajęcia z wychowania fizycznego oraz szkolenia sportowego. Czy znajduje Pan jakieś zalety naszej szkoły? Oczywiście. Przede wszystkim jest to dobra atmosfera w naszej szkole, bogata infrastruktura, profesjonalna, przygotowana kadra nauczycielska i administracyjna. Jeżeli chodzi o rzeczy, które warto poprawić, jest ich mało. Jedną z nich być może dzwonki na przerwie, które nie zawsze pasują i nauczycielom, a zarazem uczniom. W naszej szkole panuje bardzo miła atmosfera. Uczniowie są uśmiechnięci. Co prawda nie zawsze chętni do nauki, ale jeżeli chodzi o atmosferę, to jak najbardziej jest to bardzo miła i pomocna atmosfera. Jedno słowo, które opisywałoby naszą szkołę, długo się nad tym zastanawiam, ale podałbym współpraca. Przyszłym klasom pierwszym przede wszystkim powiedziałbym, że warto uczyć się w naszej szkole ze względu na miłą atmosferę, bogatą infrastrukturę i duże zaangażowanie naszych nauczycieli. Nasza szkoła to miejsce, gdzie uczeń czuje się dobrze ze względu na to, że ma pełne wsparcie grona pedagogicznego i rówieśniczego. Nazywam się Robert Kędziora, uczę matematyki. Bardzo ważną, uważam, główną zaletą naszej szkoły jest to, że panuje w tej szkole fajna atmosfera. Słowo fajna może nie odzwierciedla tej atmosfery do końca, ale ta atmosfera panuje wśród nauczycieli, jak i mam przynajmniej wrażenie po obserwacji, również wśród uczniów. Czy w naszej szkole warto coś poprawić? Czy są rzeczy, które można by było poprawić? Uważam, że tak, natomiast nie zawsze szkołę na to będzie stać. Ja bym chciał, żebym na przykład miał swoje miejsce do pracy, jako indywidualne miejsce do pracy, czyli swoją gdzieś tam powiedzmy salę. Wiem, że jest to niemożliwe ze względu na warunki, natomiast poprawić w naszej szkole wśród uczniów coś, raczej bym w to wchodzić nie chciał, to by uczniowie już musieli się na ten temat zastanowić. Wśród uczniów, jeśli chodzi o atmosferę, która panuje wśród uczniów, to raczej powinni na ten temat się wypowiadać uczniowie. Ja jedynie mogę się tylko domyślać poprzez obserwacje, poprzez rozmowy z uczniami. Wydaje mi się, że atmosfera wśród uczniów jest dobra, natomiast najgorzej, jak komuś się coś wydaje, słyszałem o paru przypadkach niefajnych, ale patrząc na Was, jak się poruszacie, jak stoicie, jak rozmawiacie, wydaje mi się, że jest fajna. Słowo, które opisywałoby naszą szkołę. Wydaje mi się, że to, co przed chwilą powiedziałem. Nasza szkoła równa się fajnej atmosferze. Gdybym miał przekazać jakąś radę przyszłym klasom pierwszym, to wszystko jest w Waszych rękach. Jak sobie zaplanujecie, jak sobie pościelicie, tak się wyśpicie, czyli generalnie wszystko zależy właśnie od tej klasy pierwszej. Tu sobie układacie życie w naszej szkole. Dzień dobry, Małgosia Dutrzmalewska, język angielski. Nasza szkoła jest przede wszystkim kameralnym miejscem, gdzie wszyscy czują się bezpiecznie i chyba szczęśliwi, że tu są. Jaka atmosfera wśród uczniów panuje w naszej szkole? No pewnie jak w każdym miejscu, gdzie jest grupa, większa grupa ludzi, są czasami spięcia i napięcia, ale chyba radzicie sobie z rozwiązywaniem wszelkiego rodzaju konfliktów w miarę bezboleśnie. Wspieracie się nawzajem, pomagacie sobie. Nowoczesność. Myślę, że to słowo idealnie pasuje do naszej szkoły. Z uwagi na sprzęt, jakim dysponujecie, na nauczycieli, którzy tutaj pracują i potrafią z tego sprzętu korzystać. Myślę, że jest to miejsce, gdzie możemy czuć się dobrze. Przede wszystkim dlatego, że każdy z nas, nauczycieli, dba o Was, troszczy się o Was i martwi się o Was. Jeśli macie jakikolwiek problem, trudną sytuację, zawsze pomożemy. Przyszłe klasy pierwsze, nie bójcie się zmian i nowych sytuacji. One czasami przynoszą dobro. Artur Stankiewicz, nie uczę przedmiotów wojskowych oraz w klasach, w technikach przedmiotów logistycznych, podstawy logistyczne i zabezpieczenia majątku.
z racji z tego, że sport jest bliski wojsku, a akurat się tymi zajmuję też, bo a strzelanie no to samo się rozumie, tak? No i te zajęcia prowadzę, one fajnie motywują uczniów, na przykład szkolenia strzeleckie, tak? Uzupełniają szkolenia sportowe, bo ktoś może być mniej tak sprawnym sportowo, a fajnie opanowanym i wychodzi mu strzelanie i w czymś jest dobry, tak? A ważne jest, żebyście wy młodzi ludzie i każdy człowiek miał jakąś pasję, jakiegoś konika, w którym czuje się dobrze i to na naszych zajęciach i taki wyjątkowy się czuje i to się udaje, tak? Bardzo często jak się poćwiczy, słucha uwag i idzie do przodu. Dla mnie każdej szkoły zaletą jest to, że kształcę uczniów, tak? Kształcę tutaj Aleksandrę, która ze mną rozmawia, ale tych, którzy przyjdą do tej szkoły, którzy się uczą, tak? To gdziekolwiek bym był. Tylko że w tej szkole dano mi taką szansę, tak? W porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej jakby kształci uczniów do tego, by zostali w przyszłości żołnierzami, by zdecydowali, czy chcą. Się o to dyrektor stara, bo przyszedłem i go namówiłem na to, żeby był oprócz klas mundurowych, był oddział przygotowania wojskowego, tak? Ale on daje dużo możliwości takich, że będziemy, po pierwsze uczniowie będą chodzić do jednostek wojskowych i się tam kształcić praktycznie, nie tylko taka teoria albo to, co ja im przekażę tutaj w szkole, ale do tego daje też pomoce naukowe i wyposażenie takich uczniów, czyli kamizelki, hełmy, karabinki ASG. A jaka atmosfera panuje wśród uczniów naszej szkoły? Ja uważam, że dobra, tak? Koleżeńska, miła atmosfera. Oczywiście mogą się tam jakieś zdarzyć wyjątki, ale to są naprawdę wyjątki, a tak uważam, że jest dobrze. Jeszcze ponadto no, uczniowie, jeżeli mają jakieś problemy, mogą podejść do psychologa, do swoich wychowawców, w ogóle porozmawiać z nauczycielami danego przedmiotu, więc to jest skierowane, więc tak, żeby nie było takich własnych niedowartościowania czy jakiegoś złego samopoczucia, to było jak najbardziej koleżeńskie, no choćby ty, Ola, to teraz spełniasz się, więc jest chyba fajnie, co? No jest bardzo fajnie. A jeśli miałby pan wskazać na jedno słowo, które opisuje naszą szkołę, to co by to było? No byłoby to słowo na Z, ale nie mogę, więc jest bardzo fajnie. Dzień dobry, nazywam się Janiszewska Klaudia i uczę wychowania fizycznego. Myślę, że szkoła nasza, która jest na uboczu, jest też małą szkołą kameralną, więc panuje dobra atmosfera i zaletą jest to, że właściwie wszyscy się znamy. Na lekcjach, z tego co obserwuję, to atmosfera mi się bardzo podoba. Zawsze są jeszcze jakieś małe tarcia, ale to jest normalne. Natomiast mam wrażenie, że przechodząc na przerwach na korytarzach też jest taki spokój, nie ma jakichś zaczepek, nie ma kłótni, takich ogólnie powiedzmy atmosfera jest dobra. Konflikty zawsze były i będą, więc z tym się trzeba zawsze zmierzyć. Natomiast reagujemy na konflikty, młodzież też zgłasza nam, jeżeli są problemy, z którymi sobie nie mogą poradzić, więc myślę, że wszystko jest tak jak należy. Myślę, że dobrym określeniem jest, że nasza szkoła jest rozwojowa. Zachęcałabym do przyjścia do naszej szkoły, ponieważ często w tym wieku jeszcze trudno określić swoje zainteresowania. My bardzo pomagamy uczniom, żeby odkryć ich talenty, zdolności, zainteresowania i jest dużo możliwości rozwoju swoich zainteresowań w naszej szkole. Patrząc na innych, którzy tu przychodzą do szkoły, czują się tutaj dobrze, ale muszę zaznaczyć, żeby się czuć gdzieś dobrze, to też samemu trzeba coś dać od siebie, więc jeżeli przychodzimy z pozytywnym nastawieniem, to z pewnością będzie tutaj dużo pozytywnych wrażeń, ale też możliwości rozwoju, to z pewnością. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Tomasz Dębski, uczę przedmiotów szkolenia policyjnego, szkolenie strażackie, ratownicze, EDB. Doświadczenie moje z mojej pierwszej szkoły średniej, czy szkoły, które gdzieś tam spotykam z racji wymiany doświadczeń, czy udziału w zawodach, z racji specjalności, którą prowadzę, uważam, że nasza szkoła jest bardzo dobrą szkołą. Kameralność naszej szkoły, czyli
niezbyt duża liczba uczniów powoduje, że panuje tu fajna atmosfera, którą ja obserwuję, ja zauważam i wydaje mi się, że to jest na pewno wartość dodana. Ciągi komunikacyjne mogłyby być lepsze, no ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Jakby domeną Polaków jest narzekanie. Ja uważam, że okolica, w której się znajdujemy, to jest też bardzo dobra wartość dodana. I no nie wiem, czy bym coś zmienił. Chyba nie, chyba jest bardzo dobrze. Przychodząc tutaj, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nie przyszedłem dla rodziców, czy dla jakiejś takich sytuacji, że ja uczę się w średniej szkole, bo to akurat, czy to jest średnia, czy branżowa, czy techniczna, nie odgrywa w życiu dorosłym jakby większej roli. Odgrywa natomiast rolę to, żeby robić to, co się lubi i to, co się zacznie skończyć. No to, że dzisiaj ktoś chodzi w czarnym mundurze, czy w czerwonym, czy w zielonym, nie może mu jakby ograniczać tego, że po zdaniu matury wybierze jednak jakąś służbę, która kiedy już będzie dorosły, wyda mu się bliższa, lepsza, bardziej będzie realizowała jego, nie wiem, upodobania, czy być może jego cele życiowe. Bo najgorzej, jeśli człowiek przerywa jakiś tam ciąg, zatraca czas, który jest bezpowrotnie utracony. Dlatego jeśli przychodzimy do szkoły średniej, to po to, żeby zdać maturę, po to, żeby przez ten okres 4 lat budować siły i środki, przyłożyć się właśnie jak najbardziej do tych przedmiotów, z których chcemy zdać maturę, z którymi w przyszłości będziemy wiązać swoje życie. Bardzo dziękujemy za opinię naszych nauczycieli. Mamy nadzieję, że ten podcast pomoże przyszłym uczniom zespołu szkół w Bolechowie i ich rodzicom. Zapraszamy na kolejny podcast, który wyjdzie już niedługo. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.